moi drodzy, na portalu videotesty.pl. Zapraszam Was dzisiaj do recenzji słuchawek Logitech G930, słuchawek, które są produktem adresowanym przede wszystkim dla graczy, ale jak później zaznaczę w recenzji, nie tylko. Jest to zestaw słuchawek 7.1 bezprzewodowy. Zapraszam. W skład zestawu wchodzi przede wszystkim stacja dokująco-ładująca, która umożliwia nam podłączenie drugiego elementu, czyli tego nanonadajnika, który to z kolei służy do nadawania sygnału do słuchawek. Oczywiście sama stacja nie jest konieczna, natomiast użycie właśnie tej stacji jest bardzo wygodne, poprawia sygnał, no i przede wszystkim bez problemu możemy później ładować to, co najważniejsze, czyli nasze słuchawki. I kilka słów na początku o technologii oraz o ich wykonaniu. Przede wszystkim są to słuchawki, które pracują na częstotliwości 2,4 GHz, czyli takiej, jak spora ilość sprzętu bezprzewodowego, właśnie z którego korzystamy. Co do częstotliwości przenoszenia, to tutaj standardzik od 20 Hz do 20 kHz, czyli producent tutaj nie zaszalał, natomiast dość mocno akcentuje i na swojej stronie, i na samym opakowaniu dostrajanie laserowe. Mnie, szczerze mówiąc, parametry techniczne interesują dopiero w drugiej kolejności, ponieważ w pierwszej kolejności najważniejszy jest oczywiście dźwięk. O nim kilka słów za chwilę, natomiast teraz zwróćmy jeszcze uwagę na wykonanie słuchawek. Zacznijmy może od pałąka, który jest sztywny, nie jest elastyczny, natomiast nie ma też wrażenia, że za chwilę on się rozpadnie. Wewnętrzna jego część, jak widzimy, jest wykonana z dość miękkiego materiału. Tutaj jest gąbeczka przykryta ekoskórą i na głowie leży wygodnie. Całość umożliwia regulację w naprawdę szerokim zakresie, także nie ma problemu z dostosowaniem wielkości słuchawek do swoich własnych potrzeb. Tak jak już pewnie zdążyliście zauważyć i co również pokazałem w rozpakowaniu, muszle obracają się w dość szerokim kącie, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, zapewniając odpowiednią wygodę. I teraz lecimy sobie po kolei słuchawkami. Pierwsza słuchawka jest tak na dobrą sprawę gładka, nie ma tutaj żadnych dodatkowych przycisków, tylko logo producenta. No i oczywiście muszle są profilowane, natomiast na drugiej słuchawce, na słuchawce lewej, mamy komplet przycisków, które umożliwiają nam sterowaniem słuchawkami. Przede wszystkim tak, od samego dołu, tutaj od razu szykuję przewód, mamy złącze umożliwiające ładowanie tych słuchawek. No, oczywiście jest to produkt bezprzewodowy, więc i trzeba go od czasu do czasu naładować. Według producenta około 2,5 godziny ładowania tych słuchawek wystarcza na około 10 godzin pracy. Może słuchałem muzyki za głośno, może za głośno grałem podczas gier, ponieważ około 8 godzin to jest czas realny pracy tych słuchawek. Lecimy sobie dalej, to możemy na razie włączyć. Bok, może przejdziemy do boku. Mam tutaj przede wszystkim przełącznik Dolby. Rzecz bardzo fajna, chociaż jak na mój gust mogłoby być po prostu ustawione Dolby na stałe. Poniżej mamy diodę sygnalizującą pracę i połączenie urządzenia ze stacją dokującą. Natomiast nad tą diodą jeden z najważniejszych przycisków na słuchawkach, czyli ich włącznik i wyłącznik. Na tej części frontalnej muszli mamy z kolei trzy przyciski funkcyjne, które umożliwiają nam, w zależności od dostosowania oprogramowania, o którym słów kilka za chwilę, albo obsługę funkcji multimedialnych typu spauzowanie, przewinięcie utworów lub wybranie profilu w grach. Poniżej mamy rolkę głośności, która umożliwia nam regulację głośności, natomiast obok to jest przycisk, który odpowiada za całkowite wyciszenie mikrofonu. No i oczywiście, że jaka są to słuchawki dla graczy, nie mogło tutaj zabraknąć kierunkowego mikrofonu. Ten, jak widzimy, nie jest w żaden sposób chowany, a jedynie odchylany i możemy go dostosować tutaj do własnych preferencji. Natomiast zakres jego regulacji nie jest duży, bo nawet w słuchawkach budżetowych możemy bez problemu znaleźć konstrukcję, gdzie ten mikrofon możemy tak na dobrą sprawę wygiąć dowolnie. Tak jak wspomniałem, jest to mikrofon kierunkowy, dobrze wykonany. Co do samych tutaj już później słuchawek, ich wykończenie jest stosunkowo miękkie, jednak nie najmiękciejsze, jakie mi przyszło testować. Co do wykonania nie mam uwag. Są to słuchawki fizyczne 7.1, więc ich waga jest dosyć słuszna. Jednak zważywszy na fakt, iż one muszą tutaj pomieścić dwie anteny plus baterię umożliwiającą pracę tych słuchawek plus same głośniki,
to moim zdaniem ta waga jest, biorąc pod uwagę te wyżej wymienione cechy, no stosunkowo niewielka. Obsługa przycisków jest intuicyjna. Wystarczy dosłownie kilka, góra kilkanaście minut do tego, aby przyzwyczaić się, gdzie należy szukać danego przycisku, czy to rolki od głośności, czy przełącznika Dolby, czy chociażby przycisku do wyłączenia mikrofonu. Tak zostały rozmieszczone na tej słuchawce wszystkie elementy, że są dostępne dosłownie pod jednym palcem, bez ich szukania. G930 to słuchawki bezprzewodowe, czyli one też mają swój pewien zakres pracy, swoją pewną odległość pracy od właśnie tej stacji dokującej. Tutaj producent podaje odległość około 12 metrów z gwiazdeczką, wiadomo o co chodzi. W moich domowych warunkach tutaj podczas testu nie było problemu z przerwaniem łączności, z zakłóceniem łączności, a sprzętu elektrycznego troszeczkę tutaj jest. I na całym mieszkaniu o powierzchni 53 m2 około słuchawki działały bez problemu. Można było się ze spokojem oddalić od stacji dokującej i żadna ze ścian nie była tutaj przeszkodą. O baterii już wspomniałem, że faktyczny czas pracy to jest około 8 godzin, ale przy dosyć głośnym słuchaniu muzyki czy przy dosyć głośnym graniu. Teraz przejdziemy sobie do oprogramowania, które Wam pokażę skrótowo, ponieważ to oprogramowanie tak naprawdę już znamy. Logitech oprogramowanie do gier, czyli Logitech Gaming Software, jest to oprogramowanie, które znamy chociażby z myszek gamingowych Logitecha. Jego tak naprawdę obsługa jest tutaj intuicyjna. Jedynie co możemy się przyjrzeć wszystkim takim parametrom słuchawek, dostrojeniu poszczególnych funkcji samych przycisków, a także mamy również profile dostosowane do zainstalowanych gier. Tutaj do góry mamy widoczne gry, które są zainstalowane i bez problemu możemy tutaj sobie również dostroić któryś z tych przycisków. No oczywiście dalej mamy korektor, który umożliwia nam regulację przede wszystkim tonów i głośności. Dalej Dolby. Bardzo przydatna funkcja, powiem Wam szczerze, która pozwala ocenić, jak tak na dobrą sprawę możemy te słuchawki użytkować. W tym momencie widzimy podświetlony znaczek Dolby na dole oraz możliwość przetestowania dźwięku. Swoją drogą bardzo przyjemny teścik. Teraz zobaczcie, przełączam znaczek Dolby na słuchawkach i podświetlenie nam znika, czyli ta funkcja jest w tym momencie wyłączona i włączam ją sobie z powrotem. Umożliwia to nam dostrojenie głośności poszczególnych fizycznych głośników oraz ich regulację. No i dalej mamy z kolei status pracy mikrofonu, możliwość zmiany i dostosowanie sobie swojego własnego głosu, czyli po prostu zmianę głosu tego, który mówimy do mikrofonu. No i moi drodzy, teraz kilka słów o tym, co najważniejsze, czyli o dźwięku, jaki wydobywa się z tych słuchawek. Zacznę może od tego, co jest największym wyzwaniem w przypadku słuchawek gamingowych, słuchawek 5171, czyli muzyka. To są jedne z niewielu słuchawek, w których się z przyjemnością słucha muzyki. Naprawdę dźwięk jest tutaj szczegółowy, czysty, basy są na poziomie, mogłyby być nawet troszeczkę mocniejsze, natomiast też bez przesady. Tony średnie i tony wysokie są bardzo klarowne. Ja mam tutaj naprawdę uwag. To są słuchawki gamingowe, także tutaj jako taki test muzyczny dodatkiem jest tak na dobrą sprawę do całości, ale nie ma tutaj naprawdę nic co do zarzucenia. No i dalej filmy. Filmy, tutaj tak na dobrą sprawę, to jest właśnie ten element, który moim zdaniem zalicza się na ogromny plus tych słuchawek, ponieważ dzięki funkcji Dolby, dzięki no przede wszystkim temu, że to są fizyczne słuchawki 7.1, ogląda się w tym filmie po prostu rewelacyjnie. Wszystkie spektakularne wybuchy w filmach akcji słyszymy szczegółowo, dokładnie, dialogi są słyszalne bardzo wyraźnie, przesunięte trochę naprzód i nie mam tutaj też nic do zarzucenia, a jedynie same plusy. No i teraz to, co najważniejsze, czyli gry. W przypadku gier, jak wiemy, najważniejszym takim elementem to jest pozycjonowanie.
No, żeby dać się zajść przeciwnikowi od tyłu, nikt by tego nie chciał. No i tutaj tak na dobrą sprawę właśnie największą rolę gra dźwięk, ponieważ najpierw przeciwnika słyszymy, potem go widzimy. Tutaj jak najbardziej te słuchawki umożliwiają nam wczesne wykrycie przeciwnika. No i teraz taki dźwięk pod kątem gier. Przede wszystkim dźwięk broni. Ta jest przesunięta troszeczkę dalej od nas. Wolałbym, żeby te dźwięki były troszeczkę bliżej, tak żebyśmy mieli większe odczucie, że to faktycznie my tą daną bronią operujemy. Efekty środowiskowe są słyszalne dobrze i tutaj nie ma większych zastrzeżeń, natomiast ten dźwięk mnie absolutnie nie powalił. No i przede wszystkim właśnie to pozycjonowanie. Teraz przeciwników. Przeciwników słyszymy z prawidłowych odległości. Nie ma problemu, żeby usłyszeć, czy przeciwnik jest już blisko, dosłownie za naszymi plecami, czy jeszcze mamy czas na to, żeby się odwrócić. Oczywiście wszystko zależy od dynamiki gry. Moi drodzy, moim zdaniem te słuchawki są produktem, który na pewno jest wart uwagi. Mimo stosunkowo wysokiej ceny, którą oczywiście sprawdzicie sobie na naszym portalu, słuchawki oferują nam przede wszystkim bardzo dużą wygodę. Dobre warunki, jeżeli chodzi o pracę i odległość, i czas pracy na baterii. Dalej, bardzo dobry dźwięk w muzyce. Oczywiście, biorąc pod uwagę, że są to słuchawki gamingowe, rewelacyjny dźwięk w filmach i dobry dźwięk w grach. Moim zdaniem, lepiej nadają się nawet do filmów niż do gier. Jednak, oczywiście, tutaj też nie ma nic do zarzucenia. Programowanie jest już nam dobrze znane i oferuje możliwość dostosowania słuchawek oraz dźwięku do własnych potrzeb. A teraz jeszcze kilka słów już na samą końcówkę o mikrofonie, który niestety jak dla mnie jest słaby. Mimo iż parametrami technicznymi nie odstaje od konkurencji, to niestety, ale mikrofony nawet w konstrukcjach budżetowych potrafią się sprawdzić sporo lepiej. Ciekawym dodatkiem jest możliwość modulacji głosu, natomiast no raczej oczekiwałbym przede wszystkim czystego nagrywania dźwięku. Ma dużej redukcji szumu, tak żeby bez problemu można było nie tylko korzystać podczas gry z tego mikrofonu, no ale także podczas rozmów w komunikatorach typu Skype na przykład. Także tutaj największym minusem to jest właśnie mikrofon. Moi drodzy, w tej recenzji to jest na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.